Witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie pracowałem nad czymś, co Was naprawdę mogłoby zainteresować, gdyż na moim Facebooku wrzucam od kilku dni takie różne, że tak powiem, ukryte screeny, które nie pochodzą ze scottgames.com. A tutaj tymczasem patrzę, a na scottgames.com pojawił się oryginalny, kolejny screen do fnaf -a. I FNAF 4, Was It Me? Czy to byłem ja? I szczerze mówiąc. Nie mam bladego pojęcia, co o tym sądzić, ponieważ, słuchajcie, każdy ma swoją teorię na temat FNAFA. Ja Wam powiem, że ja również mam swoją teorię, która jest stosunkowo skomplikowana i próbuję jakkolwiek ją teraz przetłumaczyć i będę chciał Wam ją zaprezentować, zatem tak już mogę zapowiedzieć, że będzie duży film ode mnie z FNAFA, nie wiem kiedy, ale już nad nim pracuję. Już mam, tak, mogę powiedzieć, że z jedną dziesiątą gotową. Jednak to co teraz tutaj widzimy, czyli tego Nightmare Freddiego, który ma same wszędzie szpony, ma podwójną szczękę wykonaną z samych kłów to się nie wpasowuje w ogóle w fabułę. Po pierwsze, nie ma takiego animatornika takiego stworzonego, takiego agresywnego. Po drugie, jego gałki oczne, kolor, kolor oczu, widać, że to jest całkowicie taki robot, tak jak mówiłem, jeden robot gotowy zniszczyć absolutnie wszystko. Ale problem jest taki, że ta postać nie wpasowuje się fabularnie. Absolutnie nie ma o niej żadnej wzmianki, jakakolwiek historia FNAFa nie pasuje. Jeżeli weźmiemy, że FNAF 1 i FNAF... 3. Postawimy te dwie gry obok siebie. Moim zdaniem o to, co teraz widzimy, może się dziać przed FNAFem 3. Czyli nie wiem, tak obstawiając Skota, to myślę, że jakiś rok 2017? Coś w tym stylu? 2014? Być może nie wiem, zobaczymy, ale jest to bardzo ciekawe i oprócz tego jeszcze tutaj przy Was, wejdę w źródło strony i zobaczę, czy jest coś jeszcze. No, obrazek się nazywa po prostu 4.jpg. Zamiast tutaj keywords jest jest ósemka, tutaj zamiast description jest siódemka. No ogólnie nie ma nic, co by zaskakiwało. Jest jedynie ten obrazek, który się nazywa 4. Zatem wydaje mi się, że będziemy jeszcze mieć kilka teaserów. Myślę, że trailera będziemy mogli się spodziewać w połowie wakacji. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Koniecznie napiszcie, bo jestem ciekaw waszych przemyśleń. No powoli budujemy już ten hype na FNaFa, ale powiem wam tak, że... Dobrze, że to wychodzi tyle miesięcy, bo mamy pewność, że gra nas zaskoczy czymś nowym i czymś przerażającym, bo w FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, 3, 4 serii jumpscarów gra nie jest już straszna. Powiedzmy sobie szczerze, historia jest świetna, ale gra szybko się nudzi pod względem straszności. Mam nadzieję, że Scott przełamie swoją złą pasę i teraz zaserwuje nam coś niesamowitego, a tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnych filmów. Cześć!